Cześć kochani, witajcie dzisiaj na naszym kanale Urodomaniaczki by Hebe. Tym razem są ze mną dwie dziewczyny, które mają pielęgnację włosów naprawdę w małym paluszku. I będziemy rozmawiać o włosach kręconych. Magda, Agnieszka, super, że jesteście z nami. Cześć, cześć. Cześć wszystkim. Tym razem zdradzimy wam takie jakby 10 trików, 10 sposobów na pielęgnację włosów kręconych, które często bywa jakby dużym wyzwaniem dla posiadaczek loków. I zdradzimy wam właśnie takie nasze najlepsze sposoby. Pamiętajcie o tym, że widzimy się w każdą środę o 18 i zostańcie z nami. No to dziewczyny, jaka jest pierwsza zasada? Pierwszą zasadą dbania o kręcone włosy jest czesanie włosów na mokro i najlepiej, żeby to robić grzebieniem z szeroko rozstawionymi zębami, ale po uprzednim nałożeniu odżywki do mycia. Tak, to ułatwia takie rozczesanie, prawda? I... Tak. Jedną z takich najlepszych odżywek na początek może być Kalos Color. Ale pokaż jeszcze ten grzybczyk, on jest bardzo fajny. Myślę, że pokażemy tutaj dziewczynom. Właśnie takie plistykowe, albo czasem też drewniane grzebienie są naprawdę bardzo fajne. Chodzi o to, żeby właśnie takich loczków, takich jak ty masz, Madzia, nie rozczesywać na takie jakby, nie wiem, mniejsze fragmenty, tylko o to, żeby one się zgrupowały i stworzyły nam takie piękne loki. I potem można też poznać, że w ogóle mamy kręcone włosy. Jeżeli rozczeszamy je na sucho, to jest taki tak zwany efekt pudla, więc jeżeli coś takiego wam się dzieje z włosami, no to warto spróbować po prostu rozczesać je na mokro i zostawić już tylko do wyschnięcia, już ich później nie dotykać. Kolejny fakt jest taki, że kręcone włosy są z natury suche i przede wszystkim potrzebują nawilżenia i odżywienia. I to mogą im dać odżywki, maski Kalos, Color czy Banana. Ja mam też naturalnie kręcone włosy i takie włosy bardzo suche, więc to jest totalnie prawdą, co mówisz, że takie włosy naprawdę bardzo łatwo wysuszyć i trzeba na to uważać. Ale a propos jeszcze olejków i olejowania, to macie może jakieś takie wskazówki co do tego, czym się kierować, jakby jak to jakoś uprościć, bo olejowanie to jest w ogóle temat rzeka. Ja myślę, że spokojnie możemy olejować włosy na podkład nawilżający, bo właśnie to nawilżenie jest kluczowe w pielęgnacji włosów kręconych. I możemy do tego użyć albo żelu aloesowego, albo możemy użyć po prostu maski aloesowej, która, jak już pamiętacie z filmu o pech, zawiera humektanty, czyli właśnie aloes. Aloes jest humektantem. I żeby domknąć to nawilżenie, czyli żeby włosy się nie spuszyły, potem domykamy to olejami. I tutaj taki fajny trik, żeby znaleźć dobry olej do włosów kręconych, to kierować się tym, żeby wybierać oleje z małych nasion. Tutaj mamy na przykład z pestek śliwki, albo jeszcze drobniejsze z nasion żurawiny. Ponieważ tak jak mówiłyśmy, włosy kręcone są często bardzo suche i odżywianie, takie maksymalne odżywianie ma tutaj naprawdę ogromne znaczenie, to często ważne są takie domowe zabiegi, które możemy wykonywać właśnie przy takich włosach i czas też, jaki na to poświęcamy. Tak, minimum pół godziny najlepiej, jeśli oczywiście ma się na to czas. No i w tym przypadku nakładamy na mokre włosy maskę, następnie czepek. Ja tu akurat mam czepek z Hebe Professional i on jest fajny o tyle, że mieści całe moje włosy. I też gumka za bardzo nie przyciska do czoła, więc jest bardzo wygodny. No i nakładamy na tą maskę ten czepek. Następnie turban, również jest z Hebe Professional i on ma duży, fajny guzik i ta gumka jest rozciągliwa i również mieści się na moją głowę, mieści moje włosy i naprawdę ma bardzo fajny wymiar. Tak, i faktycznie jeśli korzystamy z takich zabiegów dość często i pilnujemy jakby tego czasu, to takie kręcone włosy mogą naprawdę odżyć i to widać różnicę. Tak, tak. Moje też mieści. Mówię oczywiście o turbanie. I w ogóle pamiętajcie, podstawa, żeby zawsze po myciu użyć odżywkę lub maskę, ponieważ no, są jeszcze osoby, które myją tylko szamponem, nie używają nigdy odżywek, a koniecznie trzeba to robić. Przy pielęgnacji kręconych włosów pamiętajcie zawsze też o zachowaniu równowagi pH, czyli równowagi między proteinami, emolientami i humektantami. Mamy o tym tutaj cały film na kanale Urodomaniaczki, także koniecznie zajrzyjcie. A z takich prostych trików, no to przede wszystkim równowaga między proteinami, czyli na przykład keratyną, a humektantami, czyli na przykład aloesem. Jeżeli widzicie, że tutaj coś jest nie tak, czyli na przykład po proteinach włosy są nieco matowe i takie sfilcowane, dajecie maskę humektantową. Jeżeli widzicie, że włosy się puszą i są takie bardzo leciutkie jak piórko, zaczynają też wam tak niekontrolowanie odstawać, no spróbujcie dać proteiny
żeby je troszeczkę ujarzmić. A jeżeli oba te sposoby nie działają, no to co zostaje? Oczywiście emolienty. Emolienty, które nam to wszystko pięknie domkną i wygładzą. Pamiętajcie, że nie każde kręcone włosy są wysokoporowate, bo są również średnioporowate. I jeśli chodzi o olejki, o których mówiłyśmy, to te olejki są również w różnych odżywkach i maskach i tam też olejki również występują, więc na to też warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o porowatość, jaką mamy. Dokładnie, bo czasami wybieramy swój idealny olejek do olejowania i wszystko jest niby fajnie, ale potem okazuje się, że w naszej masce są oleje, które zupełnie nie współgrają z naszym typem włosów. Nawet olej kokosowy, to też tak. I tutaj jest gotowa wpadka, dokładnie. Fajnie, warto na to patrzeć faktycznie. Jeśli czujecie się jeszcze zielone w temacie porowatości, to koniecznie zerknijcie sobie na filmik o tym, który tutaj jest na kanale. Wszystko będziecie miały oczywiście na dole w opisie. I ten filmik naprawdę zgłębia temat porowatości, więc myślę, że potem nie będziecie już miały żadnych problemów. Wśród dziewczyn z kręconymi włosami bardzo popularna jest metoda CG. Aga, powiedz nam może troszeczkę więcej o tym. Metoda CG, czyli metoda Curly Girl, to metoda, w której odrzucamy przede wszystkim wszystkie oblepiacze, czyli na przykład silikony, lanolinę, wszelkie woski, w tym na przykład wosk pszczeli, bo nie chcemy obciążać loków, chcemy, żeby one mogły się same naturalnie mocno skręcić. Oprócz tego unikamy też na przykład mocnych detergentów i bardzo wiele osób w takiej bardziej ortodoksyjnej metodzie CG przestawia się na mycie samymi odżywkami, czyli w ogóle eliminują szampony ze swojej pielęgnacji. Ja tak naprawdę jestem w sobie taką osobą, która myje włosy odżywką, w większości myć w ciągu miesiąca. I ty, Magda, chyba też dużo myjesz odżywką, prawda? Tak, ja stosuję metodę OMO z kolei, która akceptuje silikony. I również przy metodzie OMO stosujemy detergenty, czyli szampony łagodne i oczyszczające. I tutaj oczywiście też myjemy włosy odżywką, ponieważ OMO to jest skrót od odżywianie, mycie, odżywianie, gdzie głównie skupiamy się na tym odżywianiu, ale również na skórę głowy nakładamy delikatny detergent. I tutaj masz taką odżywkę myjącą z Gosha, prawda? Tak, i ona jest myjąca, ale ona do tego ma łagodny detergent. Więc jeśli ktoś na początku nie jest pewny, jeśli jest przy metodzie CG, a chce przejść na OMO, to może zacząć od tej odżywki. Tak, bardzo i jeszcze warto jest wspomnieć o tym, że przy OMO używamy na skórę głowy łagodny szampon, a co 4 mycia najlepiej na długość włosów nałożyć silny detergent, czyli szampon oczyszczający. Po czym oczywiście nałożyć odżywkę myjącą. Ale wiecie co, ta odżywka też świetnie działa na skórę głowy ogólnie. Ona po prostu przeciwdziała wysuszeniu, więc i przy prostych włosach spokojnie można ją zastosować. Tak. Nadbudowa to jest taki kolejny ciekawy temat, to może powiem jeszcze o tym coś więcej widzom. Tak jest, nadbudowa potrafi prostować loki, sprawiać, że one wyglądają na sfilcowane. Tutaj Magda wspomniała właśnie o OMO, o tym, żeby oczyszczać co jakiś czas włosy mocniejszym szamponem, takim jak tutaj mamy z Cos Nature, z awokado i migdałem. I ten szampon będzie też świetny do usunięcia nadbudowy z minerałów, bo kiedy myjemy włosy w twardej wodzie, to wszystko z czasem się na nich osadza i to wszystko też może psuć skręt. Dokładnie, poza tym wiele dziewczyn z kręconymi włosami używa też trochę więcej środków do stylizacji niż tych prostowłosych dziewczyn. Tak, i też nadbudowuje. Tak, więc na to też warto uważać. Tak. Dziewczyny, na pewno wiecie też, że mamy różne typy skrętów włosów i nie wszystkie kręcone włosy są takie same, prawda? Madzia, ty masz zupełnie inny typ. Ja mam typ 3B, już to jest typ kręcony i u mnie, jeśli chodzi o stylizację, to sprawdzają się kremy przede wszystkim do kręconych włosów. I niektórzy mogliby pomyśleć, że moje włosy są całkowicie proste, a tak nie jest. Pamiętajcie, że fale to też typ skrętu i ja mam typ 2A i w takim typie z kolei żele. Tutaj jest ta galaretka z Umberto Giannini. Jest super. Zobaczycie u mnie na filmie dedykowanym do odcinka, w którym byłam. Oczywiście link znajdziecie w opisie. Tam pokazuję, co można wyciągnąć chociażby z moich włosów. Tylko dużo żelu. Tak, i ważne jest też to, żeby jakby na samym początku swojej pielęgnacji i przygody ze swoimi kręconymi włosami nie oceniać już tego typu skrętu. Tak, bo można się zniechęcić. Jeśli damy sobie czas, damy czas włosom, żeby, nie wiem, pozwolimy im się skręcić, wydobyć ten skręt z nich, no to wtedy możemy sobie ocenić ten typ skrętu. Tak. Może się zmienić. Tak, i tutaj dziewczyny też będziecie widziały teraz taką grafikę z różnymi typami skrętów włosów, na której możecie rozpoznać może swój typ, ale właśnie tak jak mówiłyśmy, poczekajcie jeszcze
więcej dajcie troszkę czas swoim włosom, nawet jeśli wydaje się wam, że ten skręt jest taki bardzo, bardzo delikatny, najprawdopodobniej da się z niego wyciągnąć więcej. Magda, a co zrobić, żeby się nie zniechęcić, jeżeli no naprawdę tak nie wierzymy w te swoje włosy? No, ja wierzę, że na pewno nas oglądają osoby, które już nie mają cierpliwości do włosów kręconych, mają ochotę pójść je ściąć, ale naprawdę na początku wystarczy pójść do swojej łazienki, wziąć odżywkę, jaką się ma, umyć nią włosy, rozczesać na mokro i zostawić. I już będzie ten skręt. Mhm. Potem można dołączyć stylizator, tak? Potem tą metodę OMO. Ale no naprawdę, da się. Po prostu małymi kroczkami tak jakby możemy tutaj dużo zdziałać. I myślę, że też ważne jest to, żeby jakby nie porównywać się do innych dziewczyn, czy no nie wiem, nie dążyć za wszelką cenę do jakiegoś takiego wyśnionego włosowego ideału, bo każda z nas ma tak naprawdę właśnie inny skręt i troszkę inne włosy. Tak, no i pamiętajmy też o tym, że osoby prostują włosy i zaczynają z mega takimi krzywymi włosami, te włosy już nie wiedzą, co mają robić i no dajmy im czas, musimy być cierpliwe, systematyczne, tak, i jeśli nie jesteś zadowolony ze swojej gęstości, to... Oj tak, to mój temat ulubiony, bo często dostaję takie pytania od kręconowłosych, że moje włosy nie rosną, tak, dlaczego one nie rosną? Słuchajcie, jak zaczniecie o nie dbać, i one zaczną się skręcać, no to po prostu mogą wręcz się skrócić optycznie przez to, że po prostu ich skręt się poprawi i one się bardziej zdefiniują. Ale zawsze, zawsze można ten porost podbić, używając wcierek. Używając wcierek. I tutaj mam dla was propozycję Sattva. To jest wersja szafran i cynamon. I tutaj no, nieskromnie pochwalę się, naprawdę one działają, są bardzo dobre, bo sama do nich tworzyłam składy, także mogę je osobiście polecić. I są na delikatnie katnej bazie, więc na pewno nie wysuszą wam skóry głowy i włosów na sady. To jest super ważne przy loczkach. No tak. No i na koniec też musimy wspomnieć o tym, żeby wszystko sobie od początku notować, żeby na produktach napisać sobie, czy to jest maska proteinowa, czy humektantowa. Możemy sobie też robić zdjęcia produktów, jakie użyłyśmy danego dnia i włosów, stworzyć taki pamiętniczek jakby włosowy. Tak. To na początku bardzo pomaga, bo potem łatwo się pogubić, nie pamiętamy do końca, czego używałyśmy i tak dalej. Mi bardzo pomagają też zdjęcia składów. Zawsze robię zdjęcia składów wszystkich swoich produktów, żeby też uczyć się składów. No i dla motywacji najpierw zrobić sobie zdjęcie włosów z tyłu i zrobić sobie takie zdjęcie po miesiącu, po pół roku. To bardzo motywuje, bo codziennie widzicie swoje włosy i jak zobaczycie to wszystko na zdjęciu, jak to wyglądało jakiś czas temu, a jak wygląda teraz, to jest motywacja milion. Naprawdę. Tak, to jest ogromna różnica, to jest naprawdę super sposób. Dziewczyny, wszystkie te 10 zasad, o których mówiłyśmy, macie na dole w opisie, więc tam sobie zerknijcie. I oczywiście, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, no to zadawajcie w komentarzach, my tutaj będziemy na posterunku i będziemy na wszystkie odpowiadać. I oczywiście trzymamy za was kciuki, żeby wszystko wam wyszło. Jeżeli wypróbujecie jakiś sposób z tego filmu, to też koniecznie opiszcie, co wam z tego wyszło. Tak. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i też przeogromnie trzymam kciuki za was. Pokazujcie swoje efekty. Będzie super. Dziewczyny, ja też dziękuję, że z nami byłyście. Mam nadzieję, że jeszcze wiele razy będziemy się tutaj spotykać i rozmawiać o włosach. Dziewczyny, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, jeśli chcecie być z nami na bieżąco. Widzimy się tak jak zwykle w środę o 18:00. Z naszej strony to już wszystko. Dzięki wam pięknie za uwagę i do zobaczenia. Buziaki!